Szanowni Państwo, jesteśmy w Sochaczewie na terenie firmy Energop, spółki Skarbu Państwa. Za chwilę stąd, z Energopu, wyruszy tir, który widzicie Państwo za moimi plecami. Ten tir jest wypełniony pomocą dla mieszkańców Ukrainy. Dzisiaj ten tir pojedzie na granicę do Korczowej, gdzie będzie przeładowywany na mniejsze samochody, które rozjadą się w różne miejsca na Ukrainie i trafią z tą pomocą do osób najbardziej potrzebujących. W tym tirze jest dar mieszkańców ziemi sochaczewskiej, dar firm, dar mieszkańców gminy Wyszogród, gminy Wiskitki, wielu miejscowości, które bardzo chętnie włączyły się w pomoc dla Ukrainy. Tak jak w całej Polsce, otwierają się serca Polaków na pomoc dla walczącej Ukrainy, na pomoc dla ludzi, których napadły wojska Władimira Putina. Ukraińcy potrzebują naszej pomocy i ta pomoc płynie szerokim strumieniem, także stąd, gdzie mieszkańcy przynosili do 18 punktów, które skoordynowaliśmy, środki medyczne, lekarstwa, materiały opatrunkowe, żywność z długim terminem i to wszystko jest uporządkowane, opisane w kartonach na samochodzie, który za chwilę pojedzie na Ukrainę. Ważną częścią tej pomocy jest 13 agregatów prądotwórczych, które też będą służyły tam, gdzie nie ma prądu, tam, gdzie jest potrzeba takiego dodatkowego zasilania. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli w koordynacji, samorządowcom ziemi sochaczewskiej, pani staroście, panu burmistrzowi, wójtom, pani burmistrz Wyszogrodu, panu burmistrzowi Wiskitek, strażakom ochotnikom, kołom gospodyń wiejskich, młodzieży, dzieciom, którzy tu pomagali segregować, porządkować te dary serca, które trafiały z różnych miejsc. Nie zatrzymujemy się w tej akcji pomocy. Nasi bracia z Ukrainy, którzy bronią się przed Rosją, potrzebują naszej pomocy. I ta pomoc płynie. To jest wielki łańcuch biało-czerwonych i niebiesko-żółtych serc. Stąd z Sochaczewa, tak jak z całej Polski, dzisiaj płynie pomoc. Mamy nadzieję, że ta pomoc będzie trwała. Jesteśmy pewni, że ta pomoc będzie trwała, bo jest bardzo potrzebna. Ja też z całego serca dziękuję zarządowi firmy Energo, panu prezesowi Pawłowi Łapie, osobom, które tu koordynowały, tak jak pani Selena Majcher, za to, że udostępnili nam ten centralny magazyn i transport na Ukrainę i wszystkim, którzy swój dar serca, tę swoją cegiełkę z daru dla potrzebujących na Ukrainie dołożyli do tego transportu. Jeszcze raz z całego serca wielkie podziękowania. Dzisiaj wszyscy zdajemy egzamin z człowieczeństwa. Dla naszego pokolenia, które do tej pory znało z opowieści rodziców, dziadków, to jest najpoważniejszy egzamin, jaki zdajemy. Wielkie dzięki i prosimy o kontynuację tej pomocy, bo tej pomocy potrzebuje Ukraina, potrzebują mieszkańcy Ukrainy napadnięci przez Władimira Putina, broniący się przed ludobójczym reżimem rosyjskim. Spółka Energo od samego początku zaangażowała się w organizację i logistykę pomocy dla Ukrainy. To jest pewna misja, która jest wpisana w działalność spółek Skarbu Państwa. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałem podziękować ludziom, którzy nieśli tutaj te dary, którzy mają otwarte swoje serca i są otwarci na niesienie pomocy drugim osobom potrzebującym, a tu dokładnie chodzi o Ukrainę. Dzięki Waszej ofiarności udało nam się przygotować ponad 30 palet pomocy dla mieszkańców Ukrainy. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję okolicznym firmom, jednostkom samorządowym, organizacjom społecznym za zaangażowanie się w pomoc. Dziękuję. Szanowni Państwo, cała Polska pomaga naszemu bratniemu narodowi ukraińskiemu, który już 12 dzień jest pod obstrzałem, który jest narażony na bestialstwa ze strony Władimira Putina i jego ekipy. Powiat sochaczewski również przygotował się i przygotowuje się nadal do tej pomocy.
cały czas organizowane są zbiórki. Dzisiejsza zbiórka, która została zorganizowana przy wsparciu pana ministra Macieja Małeckiego, jak i wszystkich samorządowców ziemi sochaczewskiej, a również okolicznych gmin, to jest jedna z niewielu inicjatyw, jakie pojawiają się i będą pojawiały się nadal na terenie naszego powiatu. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że te dary zostały zebrane, że zostały uporządkowane, że zostały logistycznie przygotowane. Dziękujemy Energopowi i dziękujemy przede wszystkim wolontariuszom, ale i też mieszkańcom za to, że otwierają swoje serca, za to, że przyjmują pod dach Ukraińców, naszych sąsiadów, kraju ogarniętego wojną. Będziemy dalej zbierać, będziemy dalej pomagać i mamy nadzieję, że przyjdzie niedługo taki dzień, że będziemy już mogli pomagać w innych warunkach, że już ta agresja się wreszcie skończy. Dziękuję. Ze swojej strony ogromne podziękowania dla mieszkańców, zarówno ziemi sochaczewskiej, jak i okolicznych gmin, ponieważ w ostatni tydzień to tak naprawdę cały czas byliśmy na łączach z mieszkańcami, z instytucjami, z strażakami, ochotnikami. I tak jak powiedział pan minister, tak jak powiedział pan prezes zarządu, jesteśmy otwarci dalej na pomoc, będziemy dalej zbierać, dlatego że potrzeby są duże, wiemy o tym i mamy siłę, mamy chęci, mamy zasoby, żeby dalej takie zbiórki organizować. Bardzo dziękuję raz jeszcze wszystkim tym, którzy zaangażowali się w segregację, w pakowanie tych wszystkich produktów. Cieszę się, że cała ciężarówka jedzie wypełniona produktami, które są pierwszej potrzeby, które są istotne. Agregaty, leki, jedzenie dla dzieci, artykuły higieniczne, wszystko to, co jest potrzebne. Także za chwilę ruszamy na granicę, ale nie ustajemy w zbiórkach i zachęcamy raz jeszcze, miejmy dalej otwarte serca, zbierajmy. My mamy tutaj zaplecze i jako firma bardzo chętnie będziemy w tej zbiórce dalej uczestniczyć. Dziękuję.